Bardzo serdecznie otwieram obrady 25. sesji Rady Powiatu w Sępólnie-Krajeńskim. Informuję wszystkich, że dzisiejsze obrady, mimo iż odbywają się w trybie zdalnym, są nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane są na żywo na stronach internetowych Starostwa Powiatowego. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, który wpłynął do Biura Rady 14 września bieżącego roku. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych Powiatu Sępoleńskiego. Witam pana starostę Jarosława Tadycha. Witam pana wicestarostę Andrzeja Maracha. Witam pozostałych wszystkich serdecznie. Bardzo serdecznie witam panią sekretarz powiatu, panią Annę Dejer-Dobrowolską. Witam panią skarbnik, panią Małgorzatę Masiłkiewicz. Witam pana dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Romana Krzysztofka oraz witam obecnych oglądających nas przedstawicieli prasy, którzy właśnie być może oglądają nas przez internet. Szanowni Państwo, zanim stwierdzę kworum, chciałbym sprawdzić obecność. Będę jak zwykle podczas sesji zdalnej wyczytywał każdego nazwisko. Proszę o potwierdzenie obecności. Radna Basia Barbara Bury. Widzę, że jest. Mamy tutaj łączność telefoniczną. Dziękuję bardzo. Ireneusz Balcer. Jestem. Dziękuję bardzo. Andrzej Hatłas. Jestem obecny. Dziękuję bardzo. Piotr Dobrzański. Jestem obecny. Dziękuję bardzo. Tomasz Fifielski. Jestem obecny. Dziękuję. Franciszek Frelkę. Dziękuję bardzo. Jan Król. Jestem. Dziękuję bardzo. Zofia Krzemińska niestety nie uczestniczy w dzisiejszej sesji. Katarzyna Kolasa. Jestem obecna. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Marach. Jestem. Dziękuję bardzo. Witam. Agnieszka Sejdak. Jestem. Dziękuję bardzo. Iwona Sikorska. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję bardzo. Krzysztof Szymanowicz. Jestem obecny. Dziękuję bardzo. Starosta Jarosław Tadych. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Wilgosiewicz. Krzysztof Wilgosiewicz. Czy jest pan Krzysztof z nami? Był, ale nie widać. Za chwileczkę spróbuję wrócić jeszcze do niego. Spróbujemy zadzwonić. Danuta Zalewska. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Momencik, proszę jeszcze o chwileczkę. Ja jestem oczywiście też obecny. Szanowni Państwo, stwierdzam, że po sprawdzeniu obecności na 17 radnych obecnych jest 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Powiatu w Sępólnie-Krajeńskim może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, spróbujemy jeszcze połączyć się z panem Krzysztofem Wilgosiewiczem w trakcie sesji, bo był obecny, ale po prostu coś go rozłączyło. Chciałbym Państwu przedstawić porządek obrad. Dzisiejszy porządek obrad to punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt A, stwierdzenie kworum. Dobrze. Przedstawienie porządku obrad. Dobrze, dobrze, mam telefon. Uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Punkt trzeci, zakończenie obrad. Szanowni Państwo, punkt pierwszy zrealizowaliśmy. Przechodzimy do punktu drugiego, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę pana dyrektora Romana Krzysztofka o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie artykułu 1 punkt 6, artykułu 12 punkt 11, artykułu 73 ustawy z dnia 5 czerwca
2008 roku w samorządzie powiatowym oraz artykułu 7 ust. 3 litera E ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wolę zawarcia przez powiat sępoleński porozumienia w sprawie powierzenia przez powiat sępoleński zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz powiatu nakielskiego na liniach użyteczności publicznej przekraczające granice administracyjne powiatu nakielskiego oraz powiatu sępoleńskiego. Paragraf 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w paragrafie 1, zostaną określone w porozumieniu, do zawarcia którego upoważnia się zarząd powiatu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych powiatów, w szczególności zadania własne obejmują sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i w określonej linii komunikacyjnych, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. Powiatowe przewozy pasażerskie to przewozy wykonywane w granicach administracyjnych powiatu albo dwóch powiatów, jeżeli zostało zawarte porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat na linii komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich albo powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia pomiędzy powiatami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie. Powiaty mogą zawierać porozumienia międzypowiatowe w sprawie powierzenia jednemu z nich określonych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Powiat wykonujący zadania publiczne objęte porozumieniem zawartym z innym powiatem przyjmuje jego prawa i obowiązki związane z powierzonymi jemu zadaniami. Do właściwości Rady Powiatu należą wszelkie sprawy pozostające w zakresie działania powiatu, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami. Wobec powyższego uzasadnione jest zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia komunikacji pomiędzy powiatem nakielskim a powiatem sępoleńskim. Należy podkreślić, że zarówno w przypadku zawarcia przez zainteresowane powiaty porozumienia międzypowiatowego organizowane przez współdziałające powiaty przewozy mają na celu zaspokojenie podstawowych koniecznych przekonanie mieszkańców tych powiatów potrzeb komunikacyjnych. Wspólna międzypowiatowa na terenie powiatu nakielskiego i sępoleńskiego w przyczynie dalszego rozwoju powiatów, w szczególności do terytoriów należy do szkół nadgimnazjalnych, ludności do szpitala, kultury i podmiotów gospodarczych. Proszę o przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, jeżeli mógłby pan dyrektor jeszcze w skrócie przedstawić, jaka to jest linia, kiedy będzie kursowała, jakie są koszty, skąd, no skąd, dokąd, to wiemy. Ale tak jeszcze parę ogólnych informacji dotyczących tej uchwały. To jest linia komunikacyjna relacji Nakło, Mrocza, Więcbork, Jastrzębiec, Wąwelno, Tuszkowo, Mrocza, Nakło. Droga w kierunku powrotnym jest kierunek odwrócony, czyli Nakło, Mrocza, Tuszkowo, Wąwelno, Jastrzębiec, Więcbork, Mrocza, Nakło. Będzie kursy są ranne i popołudniowe, dopasowane do oczekiwań mieszkańców. Koszt tej linii to jest około 16 tysięcy złotych. Dofinansowanie wojewody to jest na poziomie 12 tysięcy, pozostałe 4 tysiące jest do podziału na samorządy, które przez teren, który będzie przejeżdżała ta linia, czyli jak tutaj wspomniał pan przewodniczący na komisji, czyli gmina, znaczy powiat nakielski, powiat sępoleński, gmina Mrocza, gmina Więcbork, gmina Sośno. Tak pokrótce. Mogę także odpowiedzieć na jeszcze pytania szczegółowe. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, kto z Państwa chciałby zabrać głos, proszę o naciśnięcie tutaj znaczka ręki, o podniesienie ręki. Zgłosił się Pan Starosta. Proszę bardzo, udzielam głosu Panu Staroście. Okej, dziękuję Panie Przewodniczący. Ta uchwała to jest konsekwencją rozmów wielotygodniowych, jeśli chodzi tutaj o temat tej linii, o której mówił Pan Dyrektor. Rozmowy z panem starostą nakielskim,
panem burmistrzem Więcborka, przepraszam, też Więcborka też, bo to mieliśmy na naszym konwencie powiatu sępońskiego, ale też burmistrzem Roczy, wójtem Sośna i mojej osobie też i pan dyrektor i też członkowie zarządu uczestniczyli tam na jeden ze spotkań. Tutaj mam na myśli konkretnie panią Iwonę Sikorską i wiceprzewodniczący Piotr Dobrzeński. Także ten temat był szeroko omawiany na wniosek mieszkańców. Witamy pana Krzysztofa Wilgosiewicza. To był wniosek mieszkańców właśnie terenu gminy Sośno, konkretnie Wąwenna i tych okolic, żeby taką linię uruchomić, ponieważ grupa dzieci dojeżdża do Mroczy, do szkoły na kierunek logistyka. Natomiast tutaj w Więcborku też mamy kierunek logistyki, natomiast no, jest wybór, decyzja jest tutaj mieszkańców, uczniów. Każdy ma prawo wyboru, stąd wybór padł na Mroczy, nie na Więcbór. Natomiast jest to prośba, tak jak powiedziałem, mieszkańców z tego terenu gminy Sośno, gdzie są to osoby zainteresowane, więc toczyły się te rozmowy. Pan wójt Sośna był inicjatorem tych spotkań, które były organizowane już czy w Sośnie, czy u nas na konwencie powiatu sępońskiego, czy też w Nakle, czy Mroczy. Także myślę, że musimy spróbować, dać szansę i też moja gorąca prośba jest, żeby tą uchwałę podjąć, przegłosować ją, zobaczymy, jaki powiedzmy będzie skutkiem, jaki będzie efekt, jakie będzie zainteresowanie. W pierwotnej wersji była taka też sugestia, żeby ta linia, bo to był też wniosek mieszkańców, piśmie, które wpłynęło też na moje ręce i pana wójta, żeby linia była na odcinku tylko Nakło, Mrocza, Wąwenno i z powrotem. No więc my powiedzieliśmy stanowczo nie, jako powiat sępoleński, że jak już, no to ta linia musi być rozbudowana, jeżeli ma być uczestnikiem tego porozumienia, tejże umowy, żeby tą linię realizować. Powiedzieliśmy wprost, że nie tylko będziemy wywozić naszą młodzież, ale chcemy też wewieźć na teren powiatu sępoleńskiego i dlatego stąd jasno powiedzieliśmy w ten sposób, jak już to Nakło, Mrocza, Więcbór, tak jak do Wąwenna i z powrotem, a rano, czyli przewozimy do Więcborka z Mroczy z Nakła, bo też takie możliwości jest, bo też mamy w Więcborku szkołę, liceum i ekonomik. Jest taka możliwość, że z gminy, czy na Mrocza, czy z powiatu nakielskiego mogą po prostu uczniowie do nas przyjechać. Nie tylko, że będziemy wywozić naszych uczniów, ale chcemy też i wywieźć. Dlatego było stanowczo z naszej strony postawienie sprawy jasno, jak już, to ta linia ma wyglądać tak, jak dzisiaj chcemy podjąć uchwałę, o której mówi pan dyrektor Wydziału Komunikacji. To tak woli wyjaśnienia, ale prośba moja jest taka, żeby tą uchwałę podjąć, żebyśmy mogli być partnerem z powiatem nakielskim, żeby powiat nakielski mógł złożyć wniosek jako ten organizator tej linii do konkursu, który został ogłoszony przez pana wojewodę w tym tygodniu i żebyśmy ten wniosek mogli zrealizować. I tą linię usłyszeć. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wziąć udział w dyskusji, a coś zapytać jeszcze? Pana starosta, proszę o opuszczenie rączki. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych. Przejdziemy do opiniowania projektu uchwały przez komisję. Najpierw poproszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Zwalnij wszystko. Nie słychać. Panie Franku, poproszę Franciszka Frelkę o przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury. Ja słyszałem, tylko mi ktoś mikrofon wyłączył. Komisja Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję i poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Ireneusza. Komisja. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Będę odpytywał alfabetycznie. Przepraszam, według posiadanej mojej listy. Pan Ireneusz Balcer. No, jestem za. Dziękuję bardzo. Barbara Bury.
ósmeczkę Barbara Bury. Chwileczkę, za chwilę wrócimy do pani Basi. Andrzej Hatwas. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Piotr Dobrzański. Jestem za. O, i pani Basia. Pani Basia jest za. Dziękuję uprzejmie. Pan Piotr Dobrzański. Również jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Tomasz Fifielski. Jestem za. Dziękuję uprzejmie. Franciszek Frelkę. Jestem za. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kolasa. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jan Król. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zofia Krzemińska, nieobecna. Andrzej Marach. Jestem za. Dziękuję bardzo. Agnieszka Sejdak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Iwona Sikorska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Krzysztof Szymanowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jarosław Tadych, starosta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Krzysztof Wilgosiewicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Danuta Zalewska. Jestem za. Dziękuję bardzo i ja też jestem za. Szanowni Państwo, informuję, że głosowało 16 radnych. Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną uchwałę. Szanowni Państwo, zamykam punkt drugi, przechodzę do punktu trzeciego, zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad bardzo dziękuję za przygotowanie dzisiejszej sesji, za materiały. Zamykam 25. sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego weekendu. Dziękuję wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wzajemnie. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.